dziękuję ci za walkę. Czwórka. Taka czwóreczka. 63. I taka czwóreczka z wody PZW. Zobaczcie. Skusiła się. Czyli tak jak chciałem, cel osiągnąłem. Cierpliwość popłaca. I tak to mniej więcej wygląda. Tak, z jakiej ty jesteś wody? Z PZW. Płyń rośni. Dzięki za walkę. Ale żyłka chyba do wymiany. Tam jest 0,18. Gówna. Niech dojdzie, bo męczyłem go trochę. Czarepkę dokleić. Baja, do następnego, koleżko. Do następnego, przyjacielu. I jest w pytkę, nie inaczej. Taktyka się sprawdziła, czyli z klipu po drugi brzeg, żółta, żółty cukiereczek, oznaka kukurydzy w miejsce, gdzie ludzie tutaj wędkują, nęcą. I jednak czasami warto pokombinować, aby rybę złowić. Jest bajecznie, nic dodać, nic ująć. Wędkujemy dalej, przerzucam zestawy. Dziękuję ci za piękną walkę. Poczekaj pomalutku, popłyniemy razem. Dziękuję za piękną walkę. Dziękuję ci, byku. I do następnego spotkania. Płyń. Jest pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu wpyte. Drodzy Państwo, co nowy sezon przyniesie, jakie ryby na te nowe przynęty, które zakupiłem do testowania. Powiem szczerze, że w pełni ich nie wykorzystam. Nie wiem, czy mi czasu starczy, ale przy dobrym przechowywaniu ich i zabezpieczeniu przynęty będą mogły poleżeć kilka lat i to da radę w łowieniu. Najważniejsze jest, aby dobrze je zabezpieczyć, przechowywać. Nie tak te, które pozostawiłem na słońcu. Zobaczcie, co się stało z pojemniczkami. Dosłownie tak się poskręcały, więc przede wszystkim trzeba dbać o to, żeby były nie na słońcu i w zamkniętym, suchym miejscu nasze przynęty. Więc tak to mniej więcej leciało. Jeżeli się podobało, łapka w górę. Jeśli nie, łapka w dół. I do następnego. Siema, pyzam.